analizowaliśmy taśmy, które nagrywano w czasie egzorcyzmów Annelise Michiel i tam były różne doświadczenia, słuchając tych taśm. Ja dwa takie miałem bardzo silne momenty. W pierwszej chwili kiedyś w pewnym momencie demony śmiały się takim prześmiewczym śmiechem i kapłani nakazali im, żeby powiedziały dlaczego. I wtedy jeden z nich, zataczając się w śmiechu, wypowiadać takie słowa. Bo nareszcie udało nam się zmusić ich, żeby brali go na łapkę. Wiecie Państwo, to był rok 76, kiedy Kościół Zachodni, również niemiecki, rozpoczął rozdawanie Komunii Świętej na rękę. No więc te demony świętowały to, że to się udało doprowadzić do tego stanu. Wiecie Państwo, my żeśmy wyciągnęli nasze wnioski z tamtego doświadczenia, z tamtych słów demonicznych. Ja mogę wam powiedzieć jedno, że uważam, że jedyną godną postawą człowieka względem Boga jest postawa na kolanach. Jest postawa, w której uwielbiamy Stwórcę jako proch. Był potem drugi moment, w którym kapłani nakazali, żeby demony powiedziały, kim jest eucharystyczny Pan Jezus. I one zaczęły się wzbraniać, nie chciały tego powiedzieć. Ale przymuszone rozkazem kapłana, za którym stoi cały Kościół w takiej sytuacji, w pewnym momencie ten jeden z najwyższych szarżą powiedział tak. Gdybyście wiedzieli, kto jest tam w tym tabernakulum, to dzień i noc byście przed nim klęczeli. Ten demon powiedział to ze zgrzytem zębów, wściekły, że musi to powiedzieć, ale jest to prawda. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę Go przywitać, z radości serce trzy. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Więc mamy w cukułce pewne wołanie Pana Boga o świętość Najświętszego Sakramentu. O to, żeby zrozumieć, że obcujemy z żywym ciałem Pana Boga. I wiecie, kochani, wielu ludzi myśli, że takie cuda eucharystyczne to jest znak wybraństwa. My, Polacy, tutaj jeszcze tak wspaniali z tą wiarą, więc Pan Bóg przychodzi do nas z potwierdzeniem tego. Nic bardziej błędnego niż takie myślenie. Cuda eucharystyczne dzieją się zawsze, kiedy dochodzi do profanacji albo kiedy słabnie wiara w obecność eucharystyczną Pana Jezusa. Więc są znakiem, są wołaniem Boga o to, żeby traktować ciało Jego Syna bardzo poważnie, żeby pochylać się nad Nim z wielką wrażliwością i czułością.
Przed Bogiem, przed barankiem zabitym, wszyscy padają na twarze, klękają. A na mszy świętej słyszymy: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Naszą postawą przed barankiem zabitym jest uklęknięcie.